Melchior Chyliński urodził się 6 stycznia 1694 roku we wsi Wysoczka koło Poznania w rodzinie szlacheckiej. Jego rodzice, Arnold i Marianna, wychowywali go w wierze chrześcijańskiej. Do chrztu podawało go dwóch bezdomnych z przytułku sąsiadującego z majątkiem rodzinnym. Prawdopodobnie odwiedzając ich, młody Melchior poznał trudny los ludzi ubogich. Ukończył szkołę parafialną w Buku, a następnie kolegium humanistyczne jezuitów w Poznaniu, założone przez księdza Jakuba Wójka, autora polskiego przekładu Biblii. W roku 1712 zaciągnął się do wojska, prawdopodobnie jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, gdzie przez 3 lata doszedł do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi. 3 lata później opuścił wojsko, gdzie cierpiał, widząc demoralizację żołnierzy i nie mogąc pogodzić się z bratobójczymi walkami. Wkrótce potem wstąpił do franciszkanów konwentualnych w Krakowie. 4 kwietnia 1715 roku został obuczony i otrzymał imię zakonne Rafał. Śluby wieczyste złożył już 26 kwietnia następnego roku, a w czerwcu 1717 roku przyjął święcenia kapłańskie. Życie ascetyczne łączył z posługą misyjną. Przebywał w klasztorach w Radziejowie, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie i Warce nad Pilicą. Najdłużej pracował w łódzkich Łagiewnikach i w Krakowie. Niektórzy biografowie uważają, że powodem tak częstych przenosin była okazywana biednym miłość, bo ojciec Rafał rozdawał na jałmużnę wszystko, co sam miał, a często i całe zapasy klasztornej spiżarni. We wszystkich miejscach, gdzie posługiwał, z zapałem głosił kazania i prowadził katechizację. Dał się poznać jako doskonały spowiednik. Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzia wśród biednych, cierpiących kalek, dla których był troskliwym i cierpliwym opiekunem. Ponad wszystko przekładał miłość do Boga. Powtarzał często: miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, nigdy Go nie obrażajmy. Dla wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy świata wybrał drogę pokuty, licznych umartwień, wyrzeczeń i surowych postów. Pod habitem nosił włosienicę, a spał zawsze w nieogrzewanej celi. Z radością wychwalał Pana, wiele czasu poświęcał na modlitwę osobistą. Swoim życiem, zgodnym z Ewangelią, wyraził ogromną miłość do Boga. Był gorącym orędownikiem ufności w łaskawość Boga i wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, którą czcił z ogromną pobożnością i synowskim oddaniem. Jego pobożność oraz miłosierdzie zjednały mu za życia opinię świętości. Kiedy w roku 1736 wybuchła epidemia w Krakowie, niezwłocznie pospieszył z pomocą, opiekując się troskliwie chorymi i umierającymi. Nie dbając o swoje bezpieczeństwo, spędzał w lazarecie dnie i noce, wykonując wszystkie posługi przy chorych, pocieszając, spowiadając i przygotowując konających na śmierć. Po 2 latach, gdy epidemia w Krakowie ustała, powrócił do Łagiewnik, gdzie opiekował się ubogimi, rozdając im jedzenie i ubranie. Pełną miłości i pokory opiekę nad chorymi przerwała choroba, zmuszając go do pozostania w celi zakonnej. Chorując przez 3 tygodnie, dawał przykład wielkiej cierpliwości, z jaką znosił wszelkie cierpienia. Współbracia uważali, że przepowiedział dzień swojej śmierci, prosząc w przededniu o udzielenie sakramentów. Zmarł 2 grudnia 1741 roku w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znajdują się jego relikwie, do których pielgrzymki rozpoczęły się niemal od razu po pogrzebie. Kult ojca Rafała, podtrzymywany cudami, które dokumentowali współbracia, przetrwał 250 lat. Proces beatyfikacyjny, przerwany przez rozbiory Polski, został wznowiony w naszych czasach. Ojca Rafała beatyfikował 9 czerwca 1991 roku święty Jan Paweł II w Warszawie w czasie mszy świętej odprawianej w parku Agrykola. W ikonografii błogosławiony Rafał przedstawiany jest w habicie franciszkańskim ze stułą. Jego atrybutami są księga na stole, dyscyplina i krzyż. Wiele oddziałów Caritas przyjęło go za swojego patrona. Módlmy się. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego.
oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości. Sprawa, byśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.